Cześć, jestem Lakota Joey, witam was kiedyś na moim kanale z gry Farga 5 Salon Gier. W dzisiejszym filmie zagramy sobie na najnowszej strażnicy, najwyżej ocenionej. Jungle Outpost brzmi fajnie. I tutaj Use Auto też, to zaliczymy do tego. 1 sierpnia, czyli dzisiaj, gramy. 4 równe gwiazdki. Willy Ripa był twórcą. Rozegrana 88 razy. No to będzie mało, bo to wiadomo, że to dzisiaj. Mapa dzisiaj weszła. Więc raczej nie będzie jeszcze dużo rozegranych razy tutaj. No to byłoby fajne, bo jest łuk i ta snajperka, tylko że problem polega na tym, że ona jest niewytłumiona. Niestety. No ale bierzemy go ze względu na ten tutaj karabin i ze względu na ten tutaj łuk. Kije baseballowe są. Lucille? Nie Lucille, to jest amerykański kij taki. Dobra, robimy rozpoznanie standardowo. Proszę, już kilku mamy tutaj. To byłoby fajnie wbić i tutaj właśnie z tejże strony zrobić rozpoznanie. Jeszcze jeden na dachu. Snajperzyna. Kurde, co oni z tym człowiekiem zrobili? Tylko nadzieję, że oni mnie tutaj nie zobaczą. Oj. Mogą mnie tu zauważyć. Jeszcze jeden. Tam w budynku może jakiś być. Oprócz tego, którego tutaj widzicie. O kurde, tu by się aż prosiła, żeby mu ze snajperki temu tutaj pociągnąć, kurde, ale ona musi być oczywiście niewytłumiona. Ale i tak nie ma tego złego, bo słuchajcie, widzę, tutaj jest dużo krzaków, dużo miejsc, w których może się skitrać, więc będziemy mogli spokojnie zrobić bezpośrednie podejście tam. Nie trzeba będzie tutaj snajpić w ogóle. Myślę, że to byłoby dobre posunięcie. O. No właśnie. Granat. Ja nie chcę granatu. Noży do rzucenia nie mam, no to bania. No nie, w tych kwiatkach to oni mnie nie zauważą raczej. To tam je tam zauważę, co stoi. Dobra. Tu gdzieś powinno być przejście. I się nie zawiodłem. Nawet dwa przejścia. I tutaj za tymi rupieciami się może schowajmy. No. Jest dużo miejsca, żeby się skitrać. Tylko ją byłoby najlepiej buchnąć pierwszą, bo ona jest... No właśnie, za dużo widzi. Bo jest wysoko, to wiadomo, że ci, co są wysoko położeni, to widzą dużo potem. No ten... To samo z tym tutaj. Jeszcze się patrzy w moją stronę. Póki on tam stoi... No nie wiem, mam nadzieję, że ten tutaj, co za tym... Za ten karabinem jest, to on nie usłyszy tak, jak te kulki teraz będą lecieć. No i nie usłyszał, dobrze. Nie, to a... A, i tak się skapli, że coś tam się stało. Dobra, zdjęty następny. No i dobra, to byłoby na tyle, jeżeli chodzi o działanie na większą odległość, myślę. Tu dobrze byłoby tą zaś od tyłu. I tą tutaj chyba też z półki. O, elegancko. Tak jest, tak chciałem zrobić mniej więcej. Dobra, pobawmy się łukiem. Już mamy połowę zlikwidowaną.
Ostrożnie. Chyba to jest tylko ten tutaj. Ta tutaj. Dobra. No to bardzo... Widzę, że to bardzo jest prosta mapa, w sensie mało tych przeciwników jest i... Tak się chyba też autor mapy wzorował na tej lokalizacji, co była w kampanii dla pojedynczego gracza, tam była taka strażnica, też się Use Auto to nazywało chyba. Czekajcie, oni się odwrócą teraz? Nie, oni ściągają i zakładają karabiny, nie wiedzieć po jaką... No. No. To trochę tutaj jest, widzę. Nie za dobrze, że oni tak. No ale dobra, no udało nam się mapę zrobić. Bez większych tutaj problemów. No nic, mapa była fajna, fajnie się tutaj, fajny pomysł miał jej twórca tutaj, że się wzorował na tej lokalizacji, co było w oryginalnej grze. Mapę oceniam oczywiście pozytywnie. No i co, i widzimy się na kolejnej strażnicy. Dziękuję każdemu za uwagę, liczę na przynajmniej 3 łapy w górę pod tym filmem. I zapraszam was do obejrzenia kolejnego. Trzymajcie się, cześć.